Od środy będzie można bez problemu przejechać całym udrożnionym odcinkiem Alei Wojska Polskiego w Częstochowie, czyli popularną Gierkówką. To oznacza, że opóźniona już inwestycja w końcu zostanie oddana do użytku. Paweł Jędrusik. Podczas modernizacji drogi krajowej nr 91 w Częstochowie nie obyło się bez problemów. Najpierw miasto zrezygnowało z usług jednego z wykonawców, bo były marne szanse, że ten wywiąże się z umowy. Później doszło do kolejnego opóźnienia, około dwumiesięcznego. Było dużo trudnych obiektów inżynierskich, kilka kładek wiaduktów drogowych i do tego uzbrojenie podziemne. O ile inżynierowie potrafią świetnie zaplanować i wykonać to, co widać na projekcie, to, co spotykamy pod ziemią, wymaga niestety ponadstandardowych nieraz działań. Budowa nowej Alei Wojska Polskiego w Częstochowie to największa inwestycja w ostatnich kilkudziesięciu latach w mieście. Kosztowała prawie 360 milionów złotych. Liczę, że te opóźnienia spowodowane pogodą za chwilę pójdą w niepamięć, bo obiekty rzeczywiście są użyteczne, piękne, wygodne, bezpieczne i liczę, że spełnią oczekiwania naszych mieszkanek i mieszkańców. Z kolei od soboty zmieni się organizacja komunikacji miejskiej. Nadal będą się toczyć prace związane na przykład z drogami rowerowymi czy chodnikami wzdłuż drogi krajowej nr 91.